Siemano, witam, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu. Witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, dzisiaj przed nami zlecenie Skrzekacz, a potem prawdopodobnie zrobimy jakieś turnieje. Konie jakieś, może gwint, albo właściwie to w szczególności gwint. No i co, możecie zostawić lajka na sam początek, komentarz, suba. No i co, i wykonajmy, porozmawiajmy tutaj ze zleceniodawcą na skrzekacza. Jak on się nazywa? Czesław. Czesław. Witaj. No? Opowiedz mi trochę o tym skrzekaczu. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął Jak się, zwykle. zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Nagroda, coś mi tu nie gra, wariacie. Wiem, że czasy ciężkie, ale musisz sypnąć więcej grosza. W ogóle kurczę, od poprzedniego odcinka, wiecie ile mam pieniędzy? Mam 2800 golda w kieszeni. To jest giga dużo. Może 310? Ile? Panie, ja w życiu tyle pieniędzy nie widziałem. Dobra, 280, 270. Dużo chcecie. O parę koron za dużo. Wariacie 260. Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karty. No i elegancko. Przyjmuję zlecenie. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On poczwarę widział na własne oczy, tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarnął. No to daleko nie mamy. Ostatnio go spotkałem chyba i mówiłem, że dziwne, żeby on, żeby, że Szymko, no tak, mówiłem, że dziwne, że NPC ma imię i nie da się z nim porozmawiać, że coś tu mi nie gra. Patrzcie w ogóle, ile mam golda, 2800. Nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze mam kilka rzeczy do sprzedania. Nie wiem, czy szczerze mówiąc jest jakoś turbo, potrzebujemy golda i wykonywać zlecenia. Szczerze to robimy to bardziej hobbystycznie, mam Możemy wrażenie teraz. porozmawiać? Zostaw mnie. Pieniążków już nie Spokojnie, potrzebujemy. ja. Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Opisz mi ptaka. Coś niby kogut, Kok? tyle że duży Big i z Kok? ogonem jak u jaszczurki. O, okej. Ja Big słyszę, że nas w górę Stay the widać Kok? objada. Biegnę zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę i jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? O, i to jest kozacka umiejętność. Spokojnie. Wyobrażacie, że Była. samica na was krzyczy, aby tak. Kurwa. Spaghetti chcę. Jo, cię kręcę, ale by było życie. Niezłą robotę podłapał mój lubelek. Dobra, w sumie tu żaden kupiec, kurwa, jaki znajduje się tutaj, to nie ma pieniędzy. Bo wszystkim posprzedawałem wszystko tutaj w tym miejscu barona. Nie wiem, jak to się nazywa. To ma jakieś miejsce? Ma jakiś kasztelan barona czy coś takiego? Kasztelan w Rońce, tak się nazywa. To miejsce. Oprócz. Nie no, oprócz. Nie, nikt tu nie ma siana, nikt. Dali Natomiast się kurwa oklepać jak nowigradzkie warto by dziwki. było, jeżeli już będziemy kupować jakieś składniki na przykład tworzenie zbroi i tak dalej, to warto by to było robić u tego krasnoluda, bo on ma kurwa zajebiste ceny. On ma giga koks ceny, więc jeżeli faktycznie będziemy potrzebować jakichś składników i tak dalej,
to kupujmy wszystko u krasnoluda, bo on jest totalnie OP. A inni jakieś takie zwykli kupcy dają mi praktycznie grosze za większe rzeczy, a ten gościu... No, nie boi się sypnąć groszem, że tak powiem. Tam byłem, kiedyś mówiłem, że próbowałem wskoczyć tam do tego kasztela. Nie, jak to się nazywa? Kasztela? Tam niestety, kasztel. Kasztela to chyba piwo jest. Tak, próbowałem tam skoczyć, tam były różne ciekawe rzeczy. To takie nawiązanie do poprzednich odcinków. Dobra, no to co, chyba wiedźmińskie zmysły, co nie? Już mi się coś na minimapie pokazało, o jest. Ślady stają się nieregularne. Otwór się słaniał, pewnie był ranny. Mam nadzieję, że to nie wiwerna na 27 poziomie. Mawe krwi, nie poddał się bez walki. Dzielny. Co miałem powiedzieć, że jak szukałem wiedźmińskich tego rysztunku... Krew potwora. Jak szukałem wiedźmińskiego rysztunku, to kurwa musiałem niestety pokonać jakąś wiwernę zajebaną na poziomie 14. No pół godziny mi to zajęło i zabiłem ją tylko i wyłącznie dlatego, że się zbagowała. W innym wypadku nie wiem co bym zrobił, musiał kurczę... Znaczy pewnie coś bym zrobił, no nawaliłbym 14 tysięcy olejów, 500 znaków QN, 300 kurczę eliksirów. No jakoś by się żyło, ty, a tu co jest? Jakoś by się udało pewnie pokonać tą wiwernę, aczkolwiek no było zajebiście trudno, to muszę przyznać. O! Odblokowaliśmy jakiś znacznik szybkiej podróży, elegancko, i jest skrzynka. Ty, schemat wiedźmiński, co ty gadasz? Cech ugrywa. Ulepszone spodnie wiedźmińskiego cechu gryfa. Ale jajo. No dobra, widzicie, dlatego warto chodzić po różnych takich miejscach, bo czasem przy okazji znajdziemy coś bardzo, bardzo interesującego. To mogę zbadać? Mogę. Tropy prowadzą do jaskini. Kuroliszek. Kuroliszek, kurwa. Mam to w Besteriuszu? W Besteriuszu mam? No nie mam niestety, skąd mam wiedzieć, czym jest do kurwy nędzy kuroliszek jakiś. Co na to będzie działać, no. Chociaż olej bym sobie zrobił czy coś. Gerward wie, ja wiem gówno. Czemu nie mam kota? Medytacja. Potrzebujemy medytacji. Musimy się wyciszyć chwilę przed walką. A tu nie mogę tego zrobić. Na zewnątrz. Mogę zmedytować. Medytacja, pyk. Mogę. Zupełnią mi się dzięki temu, tak, eliksiry. Czemu mi się eliksiry w ogóle pościągały? Tutaj miałem... A nie, są, jest grom, jaskółka, kurwa? A tutaj nie mam, zobacz, no tylko kota. Gdzie jest, kurwa, grom i jaskółka, ty? Zbagowany, ty! Czy bardziej zużyłem jaskółkę, ale dobra. Jest to jakaś wielka strata. Tu coś jest, skrzynka, bo co? Nie ma. Kurczę, przez tego kota mam wrażenie, że tu by były ładne kolory bez kota, o. By się świeciło bardzo fajnie. F5. Dobra, petarda. Kurwa, no mam petardy, tylko nie mogę ich wyciągnąć teraz. Bo się wszystko, kurwa, zbagowało niestety. Chyba, że nie mam ich na pasku, a nie mam ich na pasku. A może nie mam petard? Nie, no mam. Eksploduję oknem, no niech będzie. Pyk, pyk. Co mam tu zajebać petardą, tak o? Pewnie wyleciał na zewnątrz inny wyjście. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Tam jest. Już mi się nie wymknie. Kurwa, gdzieś tu jest potwór na 18 poziomie, pamiętam. Mam nadzieję, że to nie jest on. Gonimy. Płotkens, ho! Szybciej będzie. Walka? Skrzekasz, jest. W ogóle poziomu nie ma. O kurwa, ale... Ale mu fajnie przy... Zajebista ta petarda jest. Kurczę, petarda, co rzuca ogniem? OP. Szkoda, że już jej nie mam. Totalnie mocna jest. A w ogóle mogę kisnąć coś takiego? Alchemia? I zobaczyć
wytworzyć w tym nie mogę, bo jestem w trakcie walki. A szkoda, byśmy zobaczyli jakie petardy co dają. I które są OP. No skrzekacz wygląda no jak wiwerna, bo zachowuje się jak wiwerna. To chyba w ogóle jest wiwerna, czy co to tam było? Atak bestii spowodował krwawienie. Krwawienie utrzyma się przez jakiś czas i spowoduje, że stopniowo będziesz tracić punkty życia. Jeśli masz eleksir na zwiastkę lub jedzenie, możesz z nich korzystać, ale czasowo przyspieszyć regenerację życia. Wow, teraz takie podpowiedź? Możesz również zużyć znak Quen. Aha. Że istnieje wiele różnych efektów, takich jak krwawienie. Wow. Naprawdę, teraz jest podpowiedź o krwawieniu. Teraz. Tak, ja tu już po, nie wiem, 20 godzinach w Jerce? Quen, kurwa, Irden. Nie Irden, tylko Quen. Przecież już chodź do tego Irden, będziesz wolniejszy. Powolnienie. Też to Irden się w sumie przydaje, będziesz wolniejszy. Będę widział, kiedy atakuje. Będę mógł odpowiednio zrobić unik w sumie. Warto zapamiętać, jak będziemy walczyć z naprawdę ciężkim przeciwnikiem. To faktycznie to jeden może się przydać, że będziemy rzucać na ziemię i... Jelo. Będę zawsze mógł w odpowiednim czasie zrobić unik. Quen. Zasko za plecy chyba będzie OP. W ogóle chyba temu skrzyka... tym takim... O kurwa. A! Jak z wami się wyjebałem, bo nie miałem niestety żarcia. Zapomniałem, bo przemedytowałem i nie miałem jedzonka. Nie pamiętam, co mówiłem, że warto tym takim ptakowatym, wydaje mi się, że, rzucać na plecy. I wtedy wykonywać atak. No także druga próba. Miecz srebrny. Lecimy. Mam petardę? Mam. Jak ona się nazywa? Gwiazda tańcząca. Bardzo ładna nazwa, podoba mi się. A teraz ja bym wziął czyli kuszę, przypierdolił mu ciosa. Rzucił Quen może, pyk. I pyk, petardą. Yellow. Nie no, opys. No, dobra, na przyszłość. Jeżeli będzie trudny przeciwnik, warto mieć jakieś petardy w kieszeni. Możemy się natknąć czasem na jakiegoś mega ciężkiego przeciwnika, którego będziemy musieli pokonać, który naprawdę będzie oro nam robił. Krwawienie, dobra, to już wiemy. Tak jak oro nam na przykład robił ten wilkołak. Robił oro. Nie wiem, czy pamiętacie. Musiałem sporo na niego. Kurwa. Sporo na niego rzeczy zużyć. Wtedy pamiętam chyba zużyłem kurczę dużo run i pozakładałem kurwa milion run na miecz srebrny. Nie wiem, czy my nadal mamy ten miecz w sumie? Nie pamiętam, pokaż. To jest ten miecz? Tak, to jest nadal ten miecz. I tu ma nasrany tych ataków, wszystko. Szanse na oszołomienie i coś tam, jakieś pierdoły, jak na krawiedzie. Coś takiego. Bo ciężko było z tym wilkołakiem, strasznie. Ale w sumie dużo dały te kamienie runiczne. Momentalnie, kiedy chyba założyłem te kamienie, tylko pokonałem w sumie. No, chyba sporo dały kamienie. Dobra. Dostaniemy też głowę jego, nie? Trofeum. A to jest koroliszek. A to są bardzo podobne chyba wszystkie te potwory. Koroliszek, bazyliszek, to wszystko chyba to samo jest. No tak mniej więcej. Dobra, i pokaż mi, jakie to jest trofeum. Ja mam to trofeum. A mam je założone w ogóle, okej. Okay. Szansa na odcięcie kończyny 10%. No chyba wolę to. Za z tego, że szansa jest na odcięcie kończyny, co mi to daje, oprócz efektów wizualnych, to właściwie nic. Później fajnie może to efektywnie wyglądać, jak tniesz gościa w pół jeszcze.
Ręka mu chłopie odpada. No ale generalnie nie jest mało praktyczne. Chociaż w sumie na tym etapie, kiedy mamy 2800 golda, całkiem sporo bijemy. Zaraz będziemy mieli ekwipunek. O, wyścigi. Ekwipunek. Ty, to może zrobimy wyścigi. A bo dobra, chodźmy po nagrodę najpierw. Tak, tak, po kolei, kurwa. Po kolei. W miarę po kolei, chociaż wykonujmy tę misję. Przydałoby się może jakieś siodło to nowe, to? Chyba tak. Jak na wyścigi, no to siodełka to chyba konkret musi być. Ale musimy jakieś zakupić. Witam. Ja mogę w środku tym koniem? Mogę. Coś plotkują o mnie tamte ziomy. Witam, kupiec. Poczekaj, pokaż mi tylko swoje towary. Pokaż mi swoje. Chciałbym zobaczyć. Nie, ty masz Yuki, to Yuku nie chcę. Chcemy. Nie wiem, jak ktoś siodło. Witaj. No. Nie musicie się już martwić z krzykaczem. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie, proszę. Wasza nagroda, niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. Nie no, wariacie, kurwa, jak zachowaj na Szymka? Dziękuję i polecam się na przyszłość. Nie ma chuja, że zachowaj dla Szymka. A co, Szymek potrzebuje kawior? 230 nowigradzkich koron? Chociaż nie, bo tutaj z drugiej strony chleb chyba kosztuje. Z 5 tego. Nie z 5, z 75 nowigradzki koron. Tam kurczak tyle kosztuje na pewno, ale może trochę mniej. Nie tanie jest tu życie, nie. Dobra, przemedytujmy, bo widzę, że nie ma tu kupca, który powinien być. Do 11 może. I on miał chyba te fajne nowigradzkie rzeczy. Ilfgardzkie? Mi się kurwa czym jest Nowigrad, a czym Ilfgard? Poczekaj, bo mi się kurwa wszystko to myli. Czekaj. Zamek Królewski w zimie, no to jest Nilfgaard. Nowigrad to jest wolne miasto. Dobra, wszystko wiemy. Ferguson? Wolałbym u ciebie kupić i ciebie wspierać, bo ty masz super ceny masz na wszystko. Ale wątpię, że ty masz fajne siodło, no niestety. Więc kliknijmy ekwipunek, kliknijmy tutaj, wymienimy sobie tylko to siodło i idziemy się ścigać. Nie wiem, czy to jest dobre siodło, które teraz zamierzam kupić. Dziś było lepsze, tylko już kurwa mówiłem, że zapamiętam i nie pamiętam, gdzie to było. Ale pamiętam, że mówiłem, że zapamiętam. Nilfgaardzkie siodło, 50 wytrzymałości, tamte chyba dawało 75. No i jest kurewsko drogie. 457. No dobra, no. Kup. Sprzedaj. Trzeba teraz te 800 gold odzyskać od niego. Dałoby się. Sprzedam jakieś czaszki, fajki, coś. Gdzieś tu się szybkie sortowanie. O. Cyk, srebrny świecznik. Nie będzie, sprzedaję mu to wszystko gówno. Ma chujowe ceny, ale chcę odebrać mojego golda. Ty, a mu nie przybyło nagle pieniążków? Dyda. Poczekaj, on nie miał chyba tyle siana. Ten na pewno miał zero. Poczekaj, nie wiem, no dziwna sytuacja się stała, bo nagle mi zatrzymało nagrywanie. Nie wiem, znaczy nie zatrzymało, tylko właśnie zastopowało, to nie jest tak, że nagranie się kończy, tylko ja mam taki przycisk pauzy, że sobie pauzuję, jakby na bieżąco to jest taki montaż, tak? Jak gdzieś idę, jak ktoś mnie woła, to sobie pauzuję, jakby możemy kontynuować odcinek. Nie wiem, dlaczego się tak samo zapauzowało. W każdym razie podbiegłem tutaj, widziałem, gdzie zapauzowało, no to tak, posprzedawaliśmy jakieś rzeczy, nie? Jeszcze kilka rzeczy posprzedawałem, no i bezpośrednio już się z podcastem udałem tutaj do wyścigu w Wrońce, więc w sumie jedyne, co was ominęło, to ta podróż, a była ona kurewsko nudna. Mamy tutaj Radko. Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Mówi, że organizuje wyścigi, no i ten jedną linijkę dialogu wam pominąłem.
No i pyta, czy się ścigamy, a my oczywiście, że się ścigamy, bo to, po to tutaj jesteśmy. Hazardzik? Nic pisać nie trzeba. Proste. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Ojojoj, jeszcze jak, byczku. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Przyszła mi ochota na wyścigi, kurwa, po tych nikach. Maciek Jąkała brzmi jak osoba, którą pokonam. Pan Żelazna Żyć może być ciężko, bo on już jest Żelazna Żyć, to żelazna dupa, tak, że może być już wytrenowany, więc Maciek Jąkała. O 5 dyszek możemy się założyć? No to zakład. Będzie Maciek Jąkała. Zobacz, czy gram z kurwa. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej, jazda. Dobra, zobaczymy. Czy droga jest daleka? Mapa świata. Ja tak średnio jestem. Kurwa, nie ma na mapie świata zaznaczone? Dopiero jak ruszę to będzie. Gazu, gazu. Jezus, co to było? Ja myślę, że to na zewnątrz, że się zesrałem w gacie. Co jest grane, dobra. To tutaj, kurwa. Jedź, 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 gazu, płotkiem. Kurwa, bo już nas rozpierdala. Że nie mam na mapie nic zaznaczone i... Ale tu, kurwa, całe ty, wyzima się tu. Gdzie my, nie my, gdzie my jesteśmy w sumie? Welen, welen, kurwa, gdzie ja jadę? Welen! Welen jesteśmy, cały Welen się zebrał. Welen jesteśmy? Wiem, kurwa, jesteśmy. Ciągle mylą te miejscowości. Welen. Ciemny szyja. Ja pierdolę. Gazu, gazu. Jak pomóżcie, jak ja tu w trakcie wyścigu jestem? Kurwa. Mam nadzieję, że to nie jest meta. A mi ci przypierdolił, kurwa, z łuku. Na musie jebany. Dobra, na pierwszej pozycji jest. Dobra, na skróty, na skróty. Dobra, dobrze, że zaliczyło mi, kurwa, tego. Dobra, wygrałem, tak? Wow, S. Ty, to na jednym wdechu widzę płotka pojedzie. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No, przyszło, przyszła ochota mnie. To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? O, jeszcze jak, wariacie. Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. Uszanowanie, siwy. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem... A nie mogę już z Maćkiem Jąkałem. No to... Czarny Bogdan. Wygląda jak mocny przeciwnik. Razem przejadę się z Czarnym Bogdanem. Prawda. Przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda. 50 to mało, ale w sumie... 10 minut sobie zgarniemy 150 i... Elo. Do domu. Mam nadzieję przynajmniej. Gazu, gazu, gazu. Oni zawsze mają, kurwa, przewagę. I to jest strasznie głośne. Oni zawsze na tym jebanym początku mają przewagę. Wkurwia mnie to. Co ty gadasz, ty psychopato jebany? Nie znęcamy się nad zwierzętami. Płotkęsa trzeba dbać. Znaczy o zwierzę. O konia w sensie. Dla mnie to każdy koń płotkęs. Mam nadzieję, że na jednym wdechu płotkę da radę, co? Jak nie da i przy końcówce wypierdolę się, to jest klapsą. Oj! Oj! Nie, no kurwa! Nie! Dobra. O kurwa. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się zna. Tak, tak, dzięki. Jeszcze jeden przeciwnik. Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Ultimate boss. Największy szef wszystkich szefów. To z kim chcesz? Hans, Żelazna Żyć. Monka Giga. Zobaczymy, jak to jest skopać Żelazną Żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda! Dobra, ostatni wyścig.
Łatwe to było w sumie. Myślałem, że trochę dłużej mi zajmie. Wydaje mi się, że w połowie warto by było na chwilę odpuścić trzymanie shifta i sobie chwilę odpocząć konikiem, żeby znowu nie było takiej sytuacji, jak była przed chwilą. Że przy końcówce nas wyjebie. Dobra, i teraz sobie puszczam na chwilę, niech się płotkę zregeneruje. Delikatnie, delikatnie. O, i teraz gazu. Spychamy oponenta. Tutaj na skróty. Kurwa, że trafić w most, git. Dobra. No i dalej już powinniśmy wygrać. Ale tu był skok. Kurwa. Wcześniej chyba nie było tego utrudnienia. I kurwa, gdzie? Nie! Nie, nie! Dobra. S? Jak coś, to ci przypierdolę z mieca. Anki zelaz nam, kurwa, zjedź. Nie ma takiego wygrywania. Ładnie, ładnie. Dobra. Dawaj, sianko. Zostałem mistrzem? Obiłem poziom. O, to elegancko. Następne punkty 1. Spoko. Możemy na coś wydać. Weźmy od razu postać. No i wydaje mi się, że idziemy w precyzyjne cięcie. Większe szanse na krytyczne... na trafienie krytyczne szybkich ataków o 6% i obrażenia krytyczne o 45% przyraz adrenalinę. Wydaje mi się to turbo giga op, więc byk. Git. Idziemy oczywiście w szermierkę. I teraz tak. Którą mam minutę? Mam 26 minutę odcinka, więc wydaje mi się, że fajnie by było wygrać unikatową kartę od szkutnika we wsi Rudnik. Myślę, że tak. Zdecydowanie. To jest nasza misja na dzisiaj. Idziemy po tych... To nie jest kasztelan. Jak to się nazywa? Kasztan, kurwa? Jak to się nazywa? Kasztel. Kasztan, jak kasztelan albo kasztan, kurwa. Ja jestem... Kasztan to ja mam zamiast mózgu. Do jednego tego. Jednego wyrazu nie jestem w stanie zapamiętać od 30 minut. No już nie pamiętam, jak to się nazywa. Kasztel. Dobra, idziemy do wsi... Rudniki, a drugą kartę możemy wygrać... O kurde, tutaj. A tutaj jest masa znaków zapytania, które by było warto wyczyścić. No i pewnie się tym zajmę. Nie na odcinku, no bo te znaki zapytania to zazwyczaj jednak jest... giga nudy. Najwyżej są tam jakieś ciekawe notatki, ale... Nie przesadzajmy. Niektóre są śmieszne. To wam czasem przeczytam, jak nie zapomnę. Dobra, z kim tu mogę pograć? Tego gwinciora? Który to kurwa? Szkutnik. Robicie łodzie z drewna sosnowego? No przecież, że nie. Baba mi przywlokła sośninę, żebym jej kołyskę zrobił. Interes z łodziami się nie kręci? Nie bardzo, bo ryb nie ma. Powiadają, że dobry z ciebie szkutnik, ale jeszcze lepszy karciarz. Chcesz pograć? Wariacie o Jigsra w lesie? Dobra. Czekajcie, żeby kable mi się zaplątały. Kurwa, za dużo kabli. Fajne, że powoli wszystko staje się bezprzewodowe. Jest to strasznie duży komfort. No to co? Królestwa Północy. Nie mam innego wyjścia. Ja bym trochę zreformował, że tak powiem, moją talię i wypierdolił na przykład trzaskający mróz. Jebać tą kurwa kartę. Gęstą mgłę... W sumie to... Gęstą mgłę też bym wypierdolił. Czyste niebo bym sobie tylko zostawił. Zoltano? Zoltano ja bym chciał wyjebać. Tak, ja bym Zoltana wyjebał normalnie. I zagrał sobie... Wes też bym wyjebał i tego też bym wyjebał. I zagrał tylko i wyłącznie pod tych ziomków. I pod drugą i trzecią linię. Wydaje mi się, że to będzie bardziej optymalna taktyka. Czekajcie, w ogóle zmienię. Delikatnie podjaśnię kamerkę. Dobra. A jeszcze. Wyłącz mnie to. Cyk. Widzę swoją twarz na pół ekranu. Z lewej strony. Dobra, mamy dwóch szpiegów od razu, także elegancko. No i teraz by się przydało tych komandosów, kurwa, pozbierać, szczerze mówiąc. Wymieńmy tego i wymieńmy tego. Średnio to wyszło. Mój ruch, no to co? Dijkstra.
I liczymy na to, że dobierzemy coś fajnego. Jaskier, okej. Okay. On se boostuje. Dobra, boosty se kurwa. Pewnie, że tak, bo ja i tak nie zamierzam tam dalej grać. A jakie on ma? On ma w ogóle gra tak. Cesarstwo Nilfgaardu i ma Emhyra Pan Południa i wybierz kartę ze stosu kart odrzuconych twojego przeciwnika. A to ciekawe bardzo. Ciekawa umiejętność. Łe, po co mi tyle rogów dowódców? Przeciwnik spasował. Czy my chcemy w sumie wygrać tą? Nie no, nie chcemy, no jak. Ma 20 punktów przewagi, to nie gramy. Jest przewaga 3 kart, właściwie 4, bo później jeszcze jedną dobierzemy. Gerwar z Rivi, o kurwa, 15. Jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale. No jest to solidna karta, mój ruch. Chłopca mnie zagrał, ty. Ciekawe, czy mogę siebie wygrać, kurwa. Pewnie mogę. Nie wiem w sumie co zagrać, ty. A i w poprzedniej rundzie mogą użyć manekinu. Ty, on to gra? O kurde. Ale dupa jest. Ty, straszna dupa. Pod ostatnim linię gramy? Chyba tak, no. Jak to podwoję, to ile mam? Ale nawet nie chce mi się kurwa liczyć. Ty, on mnie rozjebie jeszcze w drugiej rundzie, widzę zaraz. Dobra, pyk. Jak to podwoję, to chyba już wygrałem, nie? Ta, będę miał, nie, będę miał 30. Kurwa, co to są za karty? Wielki ognisty skorpion. Jocie dupca, ty. No mocny jest, solidny jest przeciwnik, tak, zdecydowanie. Przeciwnik spakowany, no to mam 6, 12. Trzeba tutaj użyć rogu, nie? No ale nie zostaje nam za wiele kart na następną turę, ale z drugiej strony mu też tych kart na następną turę za dużo nie zostanie, plus jeszcze sobie jedną kartę dobiorę. No, no i elo kurwa. Raczej to wygrałem, bo mam jeszcze tą laskę. Mój ruch, pach. Mam więcej kart, mam czyste niebo. Wszystko mam kurwa, czego mi trzeba, szczerze mówiąc. Co on zrobił? A wybrał sobie kartę jedną, okej. Okay. Pyk. Bożo, o kurwa. Nie, i tak to przegrałeś, wariacie. Ale mądrze to zagrał na pewno. Coraz lepszy komputer. Też widzę, gra pod ostatnią linię. Ciekawe, że w sumie Nilfgaard ma całkiem niezłą tą ostatnią linię. Myślałem, że nie za bardzo. A jednak. No i co? Wskrzeszamy co? Balistę jakąś, nie? Chyba tak. Mam nadzieję, że nie użyję teraz pożogi. Młody Emisius. No, przegrał. Jo, bo jeszcze zrobię taksę. No bank przegrał. No ale zagrajmy to do końca. Cyk, cyk. Jocie dupca. Oj, wariacie. Fajny chyba skonstruowałem deczek. Chyba jeszcze lepszy niż był wcześniej. Podjęciu i dodaniu tych kilku kart. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Nie wiem. Mogę tu rzucić? Cyk. Cyk. Dawaj, dawaj, cyk. Yellow. 23 do 60. Przeciwnik. Rozjebany. Wedle umowy karta jest moja. Ano twoja. Bogowie, jesteś tak dobry, że mógłbyś się spróbować z Hatkiem. Śmieją się z niego, bo młody i nierozgarnięty, ale podobno samego barona nie bał się ograć. Leto. No proszę. Dzięki. No to co? Idziemy z którymś z tych gości walczyć. Nie wiem, czy tam od wróżka, czy od Hatka spod gajów. Nie wiem, gdzieś idziemy. Widzimy się na miejscu.
Dobra, siemano. Wyczyściłem troszeczkę znaków zapytania. Były to praktycznie same gniazda potworów. No i teraz idziemy wygrać unikatową kartę. Od jakiegoś ziomka. Witam serdecznie. Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar. Widzę przyszłość. Twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam. Jakbyście mieli coś do jedzenia. Od dawna miewasz wizję? Od dziecka. Raz matka wzięła mnie do wioskowej wiedźmy i wpadłem do kociołka z magicznym wywarem. A tak serio? A tak serio? To w młodości oberwałem kamieniem w potylicę. Wtedy zacząłem widzieć więcej niż inni. No, brzmi jak prawdziwa historia, bardziej. Proszę. Dziękuję. Taki dar zasługuje na przepowiednie. No dobra, słucham. Widzę białego wilka. Patrz, jak wielka żmija kąsa i pożera srebrną linię. Chcę ją zatrzymać, ale żmija jest szybsza. Lilia musi zginąć. Ja rozumiem. Nie przyszłość, już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje trzecie oko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Zobaczę, co da się zrobić. Bo jestem ciekaw, ale... Daleko to jest? 100 metrów. Dobra, dawaj mi kartę najpierw. Ja się tu zaraz uduszę, jest tak gorąco. Nie da się oddychać. Jesteśmy, zagrajmy w tego. Mam pytanie. Tak, gram w gwinta. A i tak, możemy zagrać o kartę, która jest chlubą mojej kolekcji. O. Czytasz w myślach? Dobrzy bogowie pobłogosławili mnie darem prekognicji. Szkoda, że działa dosyć wybiórczo i raczej w błahych sprawach. Tak na mnie nie narobi, ale w gwinta dzięki jasnowidzeniu jeszcze nie wygrałem. O, to elegancko. I nie wygrasz tym razem. Rozkładajmy karty. Czy my mamy jakąś fajną kartę tutaj? Dodatkową? Co ostatnio wygraliśmy za kartę? Ale to jest cesarstwo Nilfgaardu. Ale powoli nam się talia mocno tworzy. Dobra, no to Królestwo Północy, ta sama talia co zawsze. Let's go. Gramy na potwory. Kurwa, misklik. Czemu ten prawy akurat anuluje... Kurwa, to mnie tak denerwuje, że prawa anuluje to, bo ja chciałem sobie zobaczyć na jego zioma, co robi i kikłem prawy. Odwróć siłę wszystkich swoich jednostek bliskiego starcia, o ile ich rzędzie nie ma już rogu dowódcy. No to podobne co my, tylko my na dalszy... Na dalszy jakby tego... Na tą ostatnim linię. Pożoga. Kurde, już jestem striggerowany, że tego... Że się dupa stała. Czy my chcemy to grać w sumie? Chyba chcemy. Chociaż nie no, zagrał już Jaskiera. To jest mocna karta. Ty, nie chcemy tego grać, pas. Nie chcemy. Jak on zagrał Jaskiera, to... Gagri. Ej, akurat... Aha! Ciekawe. Nieźle. Ja pierdolę. No to teraz będziesz miał z milion. Ożyć kurwa. No to myślę, że musimy kurwa działa wytoczyć. Dosłownie chyba. Chyba dosłownie musimy działa wytoczyć. I przypierdolić mu trebuszem. O kurwa. O kurwa! 68? Pojebało go? Kukunu na muniu? Kurwa, to on może on może z Jaskrem się skombować i jeszcze ruch dowódcy?
O kurwa. Ale mu siadło. Ale kurwa, jajco. To się stało heca tak zwana niestety. Kurwa, przypał straszny. Dobra, zróbmy coś takiego. My też mamy mocną talię. Tylko nie będziemy mieli kart na następną tą rozgrywkę niestety. Ale musimy zagrać tak, tak. No i tak. Jo. No i pas. Nie było chyba innego rozwiązania. A mu jeszcze zostaje karta, ale ja też kartę dobiorę, więc okej. Całkiem w porządku, ale chujowa ostatnia runda. 3 i 3 karty, tragedia. Pyk. Ale ja dobrze, że ja mam, że został mi manekin i ta laska, co przywraca martwą postać. O kurwa, 22 punkty. Dużo. Co my chcemy zagrać? My chyba chcemy zagrać, szczerze mówiąc, tego rębasza. Tyk. No jest szansa na wygraną. Nie ma szans na wygraną. Przegraliśmy. Kurwa, przegraliśmy, ty. Ale jaja. Od dawna się nie zdarzyło, nie? No przegrałem. Zrobię tak. I nie ma... O. No i zabraknie mi. A nie! Wygrałem. O kurwa, 2 punktami. O. O ja. Tak, to już jest z tym jasnowidzeniem. Wiem, gdzie tej jesieni urosną dorodne maślaki, ale jak grać, żeby wygrać, to już tajemnica. Weź tę kartę, należy ci się za piękne zwycięstwo. Zostań. W innych graczach? O! Velen jest tylko jeden godny dla ciebie przeciwnik. Wołają na niego chatko ze wsi pod Gaje. Mało ma lat, ale niech cię to nie zwiedzie. Z Gidosem będziemy grali? A możemy jeszcze znaleźć mu wiedźma porządkowo. Średnia ta karta. No tak, no oczywiście udamy się jeszcze, mam nadzieję, w tym odcinku do niego, ale jak już tu jesteśmy, to znajdźmy ten smoczy korzeń zajebany. Nie wiem po co mu to, ani co nam przewidzi, ale może będzie to coś interesującego. A może z jego dostanie biegunki, kurwa, i tak się skończy quest i moje bieganie takim zajebanym smoczym korzeniem. Nigdy nie wiadomo, co tu się w Wiedźmaku wydarzy i to jest właśnie piękne. Byłoby szybkie z płotkęsem? Chyba trochę by było. Ale już dobra, już jesteśmy na miejscu. Czy to jest jakaś jaskinia? Bo mi pokazuje strzałkę w dół, więc wydaje mi się, że to jest jakieś wejście do jaskini. O kurwa. Ty, no i on mnie tu wysłał? Do zjebanych trupów? Co to jest, jaki golem? No, ja zawsze się w największe gówno muszę wpierdolić. Ech. Witam. Bo już coś słyszę. Co to? O, stado guli. Wybornie. Ale zapierdolimy mu petardę, co? Patrzcie. Sio! Sio! Mam ulepszoną petardę w ogóle. To jest ulepszona petarda jak coś. A, ze spięści to może Gerwart, kurwa, nie przesa... No wyciągnij mnie, co jest? To jest ulepszona petarda na tego. Ogniowa, nie? W ogóle te petardy zauważyłem, że one się odnawiają jak się tego przemedytuje, nie wiedziałem o tym. Dobra, wcześniej. Dopiero przemedytowałem przypadkiem i ja patrzę, a tam chłopy dwie petardy mam. Mówię, co jest? Nie wiem, czy zawsze się odnawiają, czy... Nie wiem i nie wiem też co jest potrzebne, żeby ona się odnowiła, bo na przykład do eliksirów no jest potrzebny alkohol. Ale nie wiem co jest potrzebne do petard w sumie, żeby się uzupełniło samemu. Tu widzę jakąś wskazówkę. Tu? Nie, tam. Czekaj, najpierw chcę zebrać duchło potwora, cyk. Za tyńce na nich będzie. Gdzieś tu jest wskazówka, o. Smoczy o, to smoczy korzeń. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. Jak ten smoczy korzeń jest warty jak w kurwa w tym?
jak w Gothiku 7 milionów. To wtedy go za bardzo nie chcę, kurczę, oddawać starcowi, żeby mnie przewidział jakąś pierdołę. Zobaczycie, gdzie jest warty korzeń z moczy? Że nie jest na sprzedaż, tylko jest jakby... O! Dwie korony nilfgaardzkie, czy nowigradzkie? Chyba nilfgaardzkie korony. Nie za dużo. Myślę, że jestem gotowy poświęcić te dwie nilfgaardzkie korony za to, żeby dziadzio mi przyszłość przewidział. Podkręć zresztą się w jakimś fajnym miejscu. Nie kurwa na dole. O! Może być. Albo nie może być. Płotkęt. Naprzód. Dobra. Gaz, gaz, gaz. Nie, no tu czasu, chłopie. Tu trzeba jeszcze kartę wygrać. Już 45 minut odcinka mamy. To mnie wolno mi jakiś czas zleciał. Nie wiem czemu. Mam wrażenie, że już tu siedzę, kurczę, 5 godzin. Czy pewnie siedzę 5 godzin. A, no bo tak, no robiłem zapytajniki i tak dalej, więc sporo tu siedzę. Nawet na tym odcinku, tak generalnie to pewnie z 4 godziny już od rana. O, jesteście z powrotem. Jestem, trzymaj ten smoczy korzeń, wiemy tu, powróżuj. Mam to, co prosiłeś. Dziękuję, dajcie mi chwilę. Czopki? Ze smoczego korzenia? Czy potrzebował chwili? Ale jestem spocony. Jo cię dupca, mokry jak... Widzę, jak twoja mamuśka, jak widzi moje odcinki. Do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko! Wie, że to jej ostatni lot! Estuadesse, tak będzie! Wypatruj znaków! Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego, idźcie już. No dobra. Chyba nie skłamał. O, czemu nie mogę przez te brzuski przejść? Co to tam jest? Haszcze, kurwa, gałęzie. A nie brzuski. Dobra, to co? Idziemy jeszcze wygrać unikatową kartę od chatka spod gajów. To od razu się udamy tam szybką podróżą. Chyba, że mam tu jakieś... Przecież nic nie klikłem, no. Mariacie, co tu się stało? Ajajajajaj. Chyba, że przypadkiem odczesowałem mapę. Tak musiało być, niestety. No są tu jakieś znaki zapytania, które mógłbym wykonać. Ale jebać, to kiedy indziej zrobimy. Chodźmy wykonać tę misję, wyjść pod gaję. Chodźmy wygrać karty. Karty. Żeby mógł turniej wygrać później. A w tym turnieju jest sporo złota, chyba z tysiaka wygrywałem w turnieju. Nie, żebym jakieś turbo na złoto dorzekał, bo 3000. No tak, ale... Lepiej mieć, niż nie mieć, bo w pewnym momencie to złoto się skończy. Plus będziemy go potrzebować... tu są, wierzcie mi. No nie, no jak zostaw? A, bo to nie jest, to jest chatko. Mówią, że chatko jest głupi, ale chatko wcale nie jest głupi. Orać i siać chatko nie umie, ryby nie złowi, ale w karty grać umie. Chatko zagra. No to grajmy. Dobra, rozpierdalamy Gidosowi marzenia o e-sporcie, kurwa, w karty. Trzeba mu pokazać, kurwa, co to znaczy prawdziwe życie. Królestwa Północy. No nasz deck jest fajny, tylko żeby znowu nie zmisklikował, jak to robię kurwa 50 razy. Co ciekawe, zawsze misklikuje i tak zawsze wychodzi zajebiście w miarę. Dobra. Potrzebujemy na pewno szpiega, na pewno ostatni rząd, by fajnie by było też mieć coś na ostatni rząd. Więc wywalmy tego zioma. No i tą laskę może, co? Elegancko.
Petarda. To już jest wygrana dla nas. Nie ma się. Nie ma co do tego w ogóle wątpliwości. O kurwa, teraz też w ogóle wygraliśmy. Jedna pierdolona piechota, petarda. Super masz te karty, wariacie. Lecimy. Cyk, cyk, cyk. Kurczę. Jest dobrze, szkoda, że dwa manekiny. Szkoda, że on nie ma manekinu, żebym ja tym manekinem później jeszcze raz sobie jęknął. Tego Dijkstra, w takim razie mam 12 kart, ale dwie karty są totalnie useless. Kurwa! No mądrze zagrał, mądrze. Jeżeli się wkurwiał na grze w karty, to już trochę chyba przesada. I znaleźć talię po wygranej dobiera dodatkową kartę. No szkoda, szkoda, szkoda niestety. Kurde... Nie wiem, czy to wygramy. Miejmy nadzieję, że tak. Pasuj, pasuj, wariacie. Nie ma co grać. My idealnie. 11, cyk. Dobra, i dobierz mi tą laskę, co przywraca życie. Nasze karty. Cool. No to chuj. To mogłem w sumie, jak mam tyle manekinów i nie mam żadnej laski, ani nic, to mogłem grać po prostu pod podmianę, narzucać kart i później sobie je podmienić, żeby mieć je w deku. I zbejtować tak przeciwnika, no ale no nie zrobiłem tak. Czy jak na przykład go, a jakbym go rzucił na przykład i zamienił manekinem i potem rzucił jeszcze raz, to on by dodawał cały czas plus jeden każdej karcie? Wątpię, bo nie? Pożoga, kurwa. Co? Ty, jak to? Jak to dwie mi karty na raz? Jeszcze najsilniejszą lub karty na polu bitwy. Ja gruper. Ostatnio też prawie wygraliśmy, praktycznie tylko dwa punkty, więc teraz też może być kurczę ciężko. Tyk. Kurwa, no mocne ma te karty, giga mocne. Dobra, cyk, enter. Kurczę blaszka. Oj, dzieci, przegraliśmy. No może jeszcze nie w sumie. 57. Dobrze, że David sobie mgłę rzucił. Brawo. 57, 66. 63. Nie jest dobrze, kurwa. I teraz chciałem zobaczyć to, czy to tak działa, że jak rzucę manekin. Ej, wygrałem tylko dlatego. A nie wygrałem. Chuja, wygrałem. Chyba, że to zadziała tak, jak myślę, że zadziała. 66 do 66. No nie działa chyba tak, nie? Jak powiedziałem wcześniej. Nie. I co teraz? Remis. Zagra jeszcze raz. Czyszczenie stołu. Jeszcze raz. Nie może tutaj nasz konflikt nie może pozostać bez zwycięzcy. Nie ma takiej nawet możliwości. Dobierz kartę. No tak, tak. A co jest? Nie mogę nic klikać. Słabo trochę. Że się zbugowało. Okej, wiemy, że teraz masz szpiega. Gramy do końca, chyba.
W sensie pierwszą rundę gramy do końca, żeby wygrać. A to, że ktoś rzucił tego szpiega. Tyk. Pasuje? A nie, gra dalej. Debil. Tyk. Dobra. Pasujemy? A chyba da. Czemu nie mogę? Czemu tu mi nic nie działa? To jest przycisków, halo. Nie mogę. Muszę na klawiaturze klikać, coś się zbugowało. Dobra, mamy trzy karty. Dwie karty przewagi. Jest git. W miarę Yennefer, okej. Okay. Sobie przywrócimy tą Kayrę. Okej, okay, on bierze szpiega elegancko. A my robimy cyk. Kurde, już więcej manekinów nie mam. Chyba, że teraz dobiorę manekina, to padł ze śmiechu. O ile nie wiem, czy w ogóle mi został jakiś, chyba jeden jest. A mogę, czekaj, ja mogę wskrzesić manekina? No mogę wskrzesić manekina, a co się stanie, jak ja wskrzeszę manekina? To jest dość zastanawiające. Nie mam zielonego pojęcia, co się stanie, jak ja wskrzeszę manekina. Kurwa, no muszę to wytestować. A to później, to później, to później, to później. Na końcu przypierdolimy z milion. Tu jest, kurczę, milion, to jest milion punktów. 120 punktów to jest, albo coś takiego. Tyk. Excuse moi? Nie no, mocne, mocne, mocny shit ma. Kurwa, ty. Ty, no to... Kurwa, moje marzenia o wskrzeszaniu manekina, a nie mogę. Jeśli nawet manekina. No wybierz, wybierz, wariacie, enter. Musimy zrobić coś takiego. I na dół dostajemy w pierdol XD. Więc możemy w sumie ostatnią tą, to da mi 5, to będzie remis, nie chcemy remisu. Tak, tak, o Jezusie. Chujowo. No dobra, to tak chyba zrobimy. Tak stracimy, czekajcie, bo ja nie chcę tego objaśniać, muszę to policzyć. 6, 12, 6, nie. 7, 14, okej, okay, a jak rzucę to i to... Dobra, to się bardziej opłaca. To i, podwoić. Tak. Tak, tak się chyba najbardziej opłacało. O ile mój żelko mózg dobrze wszystko policzył. Ty, on ma 9 kart, kurwa. Możesz jakoś tu szybciej rzucać w tego gwinciora? To już po czasie mi się nudzą. Nudzi takie czekania z ruch przeciwnika. Bo tak się szybko działo, że on pach, pach, pach. To by było spoko. Dobra, on ma fajne te. To są fajne karty. Katapulty. Szkoda, że nie mam drugiej w ogóle takiej karty. No ale przegrałem, bo mi się zbugowało tego chyba, nie? Czy nie? Chyba tak, chyba mi się zbugowały karty na samym początku, już nie pamiętam, mam żelko mózg. A chyba się zbugowały. Dlatego przegrałem. No, jest jak jest. Chociaż jak to zboostujemy.
Kurwa, no może wygramy jednak. Oj, ma kurwa, może jednak nie wygramy, nie? Ciężko będzie. Ciężko, ciężko. GG. No niestety. Przegrantko. Mocny, mocny miał kartę. Ja chyba u mnie się zbugowało. Jeszcze raz, wariacie. Pasujemy, koniec rundy, ruch przeciwnika, wygrał rundę. Dobra, jeszcze raz. Chatko może i mądry nie jest. Jak znajdzie grzyba, to tylko sromotnika. Ale w karty chatko grać umie. Uja, żeś wygrał w smrodzie zajebany, bo ci dałem. Chatko chciałby zagrać. A pewnie, że... Jeszcze raz. To grajmy. Gówniarzu. Gramy, mam nadzieję, że teraz się kurwa nie zbaguje. Wszystko będzie cacy. Dobra, manekin, manekin. Ruch dowódcy elegancko, po drugie tego. Pach, 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 pach. Kurwa, petarda. Wymieniamy tą szmulc, tego szmulca. Ja bym kurwa zagrał głupia i katapultę wymienił. O. Mogę manekiny wymieniać, jak nie mam. A, dobra. Zajebiście, że nie wymieniłem manekinów. Ja to jednak mam kurwa 300 IQ. Dobra, i cyk. Gramy tym razem, co ciekawe, pod pierwszą i drugą linę. Tak się akurat karty ułożył. Rzucam Dijkstrę? Nie, myślę, że... Coś takiego? Gramy po drugą linię? Próbujemy to wygrać. A może pod pierwszą? Dobra, jak już gramy po drugą, to pod drugą. Kurwa, ty, no mocny jest. No i spasuje, no. Wiadomo, że spasuje. Nie spasował? Ruch dowódcy? Co? Jaskier. Dobra, pas, pas, pas. Mamy dwie karty przewagi. Czy jedną właściwie, bo on teraz sobie jedną dowierzę. Kit, pasujemy, pasujemy, jest wpyte. Jest wpyte. O, jaskiera sobie wziął. I zagrał go z powrotem? Ty naprawdę, ten chatko, czy jak on ma kurwa z debitem, ty. Faktycznie, a specjalny tak bot pewnie gra jak debil, no. Takie mam wrażenie, że oni to specjalnie zrobili, że on tak gra, te kurwa, jak cymbał. Dobra. Wygranko, dość szybkie. I pokaż, co tam za kartę dostanę. Oj, 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 oj. No piękna sprawa. Tylko żeby nie miał pożogi, bo to strasznie mocna karta jest. No i on ma też te kurwa... Venomy, rosę i te zyskie. Czy jak jakiś kurwa czekoladka. Ferrero Rosé, kurwa. Ale jestem spocony. Kodowanie przeciążone? Co ty gadasz? Muszę sobie ustawić, czy nagrywanie traci jakieś FPS-y w sumie. Wyłączyłem tą statystykę, przypadkiem przynajmniej. Dobra, mamy jeszcze ruch dowódcy. Jak ma pożogę, no to mamy też przejebany. Tak chyba wygraliśmy, tak. No, jak już mogłem sobie wybrać karty, to zajebiście zagrałem. Cyk. 78. Czyste niebo, świetna karta, świetne zagranie. Trzymaj i tak dalej. Mój ruch, cyk, cyk. Dobra, GG, wygrałem tą rundę. Dawaj kartę. Zdarza się i tak. Nagroda twoja, bierz.
Zadanie zaktualizowane i zakończone zadanie? Proszę, dajcie mi jeszcze przeciwników. Venon Rosh. O, zadanie zakończone, rozgrywki Velen. Nie ma nikogo, kogo pokonywać Velen, niestety. No cóż. No to w następnych odcinkach robimy niestety coś innego niż granie Winta. Ciekawa sprawa, ale co? Jest jak jest. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możecie zostawić like, komentarz, suba. Wpaść na Twitcha, Instagrama i tak dalej. Wszystko macie w opisie Discorda. Widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku co porobimy? Nie wiem. Pewnie to, co będzie akurat najbliżej. To będzie misje główne, czy to będą zlecenia? Pewnie zlecenia. Bo wolę najpierw porobić zlecenia, a później zająć się tymi misjami głównymi. No ale w sumie jeszcze nie zadecydowałem, więc nie wiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz do zobaczenia. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Siemanson.